Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grą Jedi Fallen Order i powiem wam zupełnie szczerze, że ja nie wiem, co ja jeszcze robię na Zefo. Naprawdę ta gra czasem potrafi nas wczytać w takim dziwnym miejscu, że ja nie wiem. W ogóle chciałam sobie zerknąć na to terrarium. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, słuchajcie, brakuje mi pierwszej rośliny, w sensie ta roślina, której mi brakuje, powinna być tu, z lewej strony. I to jest pierwsza roślina, jaką możemy znaleźć na Bogano. I ja jej nie mam. Beka. No, tak więc. Myślę, że ja bym sobie przebrała Kala. Bo ja w ogóle zapomniałam w ostatnich odcinkach wspomnieć o tej aktualizacji, która wyszła, taka większa, do Fallen Ordera, ale to wynika z tego, że ja chyba jeszcze nie mam dostępu do tych rzeczy. No bo do stroju Inkwizytora dostępu nie mam, więc on pewnie będzie dostępny w nowej grze plus. I tak samo te takie areny, które można sobie robić chyba przy medytacji, z tego co zrozumiałam, ale ja tego też nie mam. Więc najprawdopodobniej będę miała do tego dostęp dopiero jak skończę grę. Bez sensu. Ja rozumiem, że to jest z myślą o tych ludziach, którzy już dawno grali w tą grę i żeby przyciągnąć ich z powrotem, ale ja gram teraz. Chciałabym mieć dostęp do tych rzeczy i nie mam. Nie wiem, w co go przebrać. Chyba bym go w to przebrała. Najbardziej mi się w tym podoba. I strój by ci też zmienić? W sumie nie wiem. Może na ten biały. Bidi bym wróciła do tego pięknego niebieskiego. W ogóle dla Bidi brakuje nam jeszcze jednej skórki, tylko dla Kala już mamy wszystko, dla modliszki też. Nieźle jest. Generalnie jest dobrze. Tak więc, no. Lećmy na Dafomirę. Tak. Więc no, z tym terrarium to ja to sobie ogarnię jak polecę na Bogano. Bo tak jak wszyscy mi radzicie, nie opłaca się teraz lecieć. Lepiej polecieć tam popularnie, więc dobrze. I ja bym w ogóle chciała zrobić tak, nie wiem czy mi się to uda, że najpierw chciałabym zrobić Dafomirę na 100%, a potem zrobić tam fabułę. W sensie najpierw ogarnąć te rzeczy, których jeszcze tam nie ogarnęłam, a dopiero później iść do tego grobowca. Raczej powinno mi się to udać, nie? Nie wiem, zobaczymy co się tam wydarzy w momencie, kiedy się tam polecę tam. Chciałam powiedzieć, że przeteleportuję, ale nie, my tam polecimy. It's time I faced them. Yes. You're ready to face your past. What about you and Trilla? I don't know if I'll ever be ready. You know what you need to do to start healing, and I'm so proud of you for that. I have my own path. I'm here for you if you need me. Okay. W ogóle my jeszcze będziemy mieć z nią do czynienia? My będziemy z nią jeszcze walczyć? No już. Piszą tu do mnie wszyscy, kurde, klasyk, nie? Tak. Any bets on what horrible thing will happen this time? More dead things, giant spiders, killer plants. Hold it. I could use some help out there if you want to join me. What? Why would I ever do that? No, 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 I'm not going out there. What do you want, Cal? Nothing. Just kidding. Well, I'm glad my fear of a painful death by zombie witches makes you a little bit more at ease. Now hurry up and let's get out of here. I lubię Griza. On jest taki śmieszny. Dobra, a ty co? Siedzisz sobie w ogóle. Wow, okej. Nie widziałam wcześniej, żebyście siedzieli. Ja teraz mogę najpierw sobie ogarnąć tą planetę, a dopiero później iść tam, nie? Na pewno. Dobra, czyli tu nie mamy nic do zrobienia, więc tam nam się nie śpieszy.
Od tej strony bym poleciała. Tu też nic nie ma. Tu nic nie ma. A, super. Tu może bym tą windą zjechała, chociaż ona pewnie jest na dole. Temu nie mogę jej użyć. Jak tam inaczej można zejść? Ja kompletnie nie pamiętam. O, tutaj mamy jeszcze trochę do odblokowania. Pewnie to miejsce. A poza tym... Tutaj jeszcze... O nie! To ja muszę zejść na... Najgorzej! Najgorzej! Nie no, chciałabym bardzo. Zobaczę, może mi się uda. Ale bardzo bym chciała najpierw w pierwszej kolejności ten. Zejść na dół. Tylko pewnie jakbym chciała tak na pały, to umrę, nie? Na 100%. I jak się tam schodziło na dół? Ja naprawdę nie pamiętam. Ja tam jakoś spadłam chyba, nie? O, może tu będę mogła? Jakoś to ogarnę, nieważne. Znaczy inaczej odezwę się do was, jak znajdę coś sensownego. Ja jakby nie będę zwiedzać tej planety od nowa razem z wami. O! Oh wait, ja to widziałam. Widziałam to. Kal, ja to wierzę, uda nam się. O! Jej, mamy homocy. Przez przypadek w sumie znaleziona, ale okej. Okay. The interloper seeks to divide us. Then he must die. Aha. Przybysz. Gdzie mam iść? Tutaj po tej linii byłoby chyba najlepiej zjechać. Tylko jak ja się tam dostanę? Tam. Nie tam. Jakoś tak tam? Ale którędy? A, no po tej linii do góry. Okej. Okay. Nie, do góry! Karl. Kurde, no nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Bo to w ogóle było jakoś tak, że ja myślałam, że to będzie... Skąd te hamocy tu są nagle? We witnessed a ship crash in the swamps. Be cautious. I sense great danger. Okej. Okay. To było jakoś tak. Ja to pamiętam, że ja się tutaj wspinałam. I nie pamiętam, które, to chyba tutaj. I ja tu skręciłam i poszłam tu, bo ja myślałam, że to jest jakaś poboczna dróżka i to miejsce olałam kompletnie. No tak, jakby było coś takiego. Jezu, jak ja to teraz? Tędy, ale jeszcze tutaj trzeba. Jezu, ale mnie nie chcę. Ja w ogóle zgubiłam się. Ta Dapomira jest wszędzie taka sama. Nie mów, Karl, że ty jesteś w sensie tam skupić. Ja... Nie. Przepraszam bardzo, jak ja się to mam inaczej dostać? Nie! O Boże, zwątpiłam w ogóle naprawdę. O cholery, ta gra robi ścieżki, które są do przejścia tylko raz, a później się już nimi w ogóle nie da przejść. I trzeba zapierniczać na oko. Jezus Maria, jak ja tej gry nie cierpię! Oh. Przecież nie wiem, jak się mam z tym wydostać. Kocham! Tu przynajmniej chyba nie miałam wszystkiego zbadanego na 100% i zbadałam wszystko na 100%, ale szlak nie trafił, bo ja naprawdę miałam nadzieję, że tym mostem się tam dostaniemy, a chyba będziemy musieli lecieć tędy. Czyli musimy wrócić się na sam początek i zjechać przed tą świątynią tędy najprawdopodobniej. Żeby pewnie później musieć przejść całą tą drogę znowu. O Boże. Czemu ta gra jest taka nieczytelna? Dlaczego? Jakby po co? W sensie...
A już jest taka głupia, że po prostu w niektóre obszary da się dojść tylko z innego miejsca, to niech wprowadzą szybką podróż między tymi obszarami! Ja po prostu nie wierzę w tą grę, nie? Mówię w Olac i koło nich. Jezu, nie było was tu wcześniej! Idźcie wy, nie chcę się z wami bawić. Spadł. No Jezu, jeszcze pająk do mnie strzela. A idźcie. Czy ty się nie chwycisz tak jak... No kurde, wszyscy naraz. Karl. Dziękuję. Spadła. Nie walczę z wami. A nie, gdzieś was mam, nie chcę się... Karl, nie! No Karl! Już mogłeś umrzeć, naprawdę. Karl, kurde! Mistrz! Właśnie przed nagrywaniem sobie sprawdziłam, jakie tam jeszcze osiągnięcia mam do zdobycia. Jest takie osiągnięcie, żeby zaatakować jednego przeciwnika wszystkimi trzema rodzajami miecza świetlnego, czyli pojedynczym, podwójnym i rozdzielonym. I tam było w poradniku napisane, żeby sobie znaleźć jakiegoś silniejszego przeciwnika, który jest w stanie zgarnąć więcej ciosów na klatę. Wykorzystałam do tego siostrę nocy. Mistrzostwo świata. Jeden z najprostszych przeciwników w grze, nie? Okej. Okay. I tutaj jest ta winta, której oczywiście tutaj nie ma, ale ja tędy będę mogła zjechać, nie? Mam nadzieję. Mam nadzieję, nie zawieź mnie grą. Tam Haxion jest w ogóle. To jest tu, nie? Tutaj. Fajnie. Super. Ej, to jakby się nie udało mi wskoczyć tam w stronę tego grobowca, to musiałabym to całe naokoło lecieć. To jest straszne nieporozumienie w tej grze, że tutaj nie ma żadnych szybkich podróży, że można sobie się przeteleportować na przykład do jakiegoś tego miejsca medytacji. Naprawdę. Bo to patrząc na to, jak ta gra jest skonstruowana, to ten backtracking jest tak irytujący, że to jest po prostu straszne nieporozumienie. Dobra, ale przynajmniej już jestem tu. I tutaj mam coś do odblokowania, ale to już ogarnę, nie? Jak już tu jestem, to już z górki będzie. Mam nadzieję. Gdzie ta winda mnie zawiezie? Chyba tu po prostu, nie? To skorzystam w tej chwili. Jaki guziczek, jaka profesjonalna winda. Skąd oni tutaj taką technologię mają? I tu się można. Dzień dobry. Koniec tego dobrego. Spadła mi stąd. Spadła, powiedziałam. No. Co się panu stało? Ja chyba nigdy nie używałam tego mocnego spowolnienia, bo nie trzymałam wystarczająco długo tego guzika. A, to wszystko wyjaśnia, okej. Co? To tyle wystarczyło, żeby ten obszar odblokować? I teraz sobie tą windę mogę tu przyzwać, tak? Znaczy nie, ta winda tu... Tak, przyzywać windę, która tu jest. O, na pewno.
Dobra, czyli ten obszar mam już w 100%. I teraz tędy muszę przejść tu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jak nie, to mnie szlak pewnie. Tu ta brama jest zamknięta. W sensie... Co? A no, chyba, że ja tędy zjadę. Taka opcja też jest. Boże, jak to jest głupia. A, tak. Ale to... Wow. Wow, gro. Wow. Serio, wow. Bo aż po prostu nie wierzę, jak tu trzeba nakrążyć, żeby trafić w jedno konkretne miejsce, w które chce się trafić. A teraz nie umrzeć i dotrzeć do zapisu. O, byłoby super. Jezus Maria. Jezus Maria. No, było ciepło. Może ja najpierw pójdę tu, a potem ogarnę to miejsce? To jest chyba dobry plan. A, tylko że tu mam tą kratę zamkniętą, to tam nie przejdę. Jak ta gra mnie drażni. To nie, to powiem wam... Ja nie kojarzę drugiej takiej gry, która tak bardzo mnie denerwowała na tylu płaszczyznach pod tym kątem. Jaki cholerny backtracking bez kitów, to jest tak irytujące. Jak po prostu nigdzie indziej. Ej, to mnie to w ogóle wcześniej na górze nie było? Ej, no nie było mnie to, bo to jest... Aha! To ja się to w ogóle nie wspięłam. Co? Serio? Ale miejsce pominęłam bez kitu. Hey, BD, in here. Okay, BD, what is it? Czemu? O Jezu, brzydki. Nie. Myślę, że już zostaniemy przy tym do końca gry. Jest tu coś jeszcze? Nie, bo tam jest... tam się umiera. Serio, tu była tylko jedna skrzynka i nic poza tym? Poważnie? Nie, no musi tu być chociaż jakieś skanowanie jeszcze. Bez sens. Strasznie wyładowany potencjał, bo super miejsce. Bez sensu, no ale dobra. Potions and elixirs. Some were medicine, others poison. Fajnie. Mamy więcej mocy teraz. Sympatycznie. Jak ja mogłam pominąć to miejsce? Jaki ze mnie frajer? Masakra. Okej, to już. Dobra, ale i tak... Wow, ciężko uwierzyć. Ciężko uwierzyć, jak ja mogę drugie miejsce pominąć.
No dobra. I teraz... W takim razie pozostaje nam jeszcze tutaj obszar do odblokowania. A, tu jest ten nietoperz martwy. Cały czas o nim zapomniałam. O, okej. Okay. Mam echo mocy. Boże. Ja to nagrywam już ponad godzinę, nie? O, Boże, powiem wam, że to jest całkiem zabawne, że myślałam, że Zepho to jest po prostu straszna planeta, na którą trzeba wracać i robić ten backtracking i szukać rzeczy. Pikuś, naprawdę, Dafomira jest tak irytująca po prostu pod kątem tych wszystkich dróg, które kiedyś były drogami, ale teraz już tędy nie przejdziesz, więc leci naokoło. Po prostu, serio, krążę tutaj od ponad godziny, ja praktycznie nic tutaj nie zrobiłam do tego odcinka. Jezu, i ostatecznie teraz nie mam zielonego pojęcia, jak długi on będzie i jeszcze ile mam nagrywać, nie? Dramat, no nic, dobra. To ja szukam dalej, bo w sumie... To nie wiem, ile mi jeszcze brakuje... 85%, w sensie... 15% to było to jedno echo mocy? Aha... Fajnie... Ale to strasznie dziwne, bo tutaj jest jeszcze na tej Dafomirze sporo. Jedno z siostrami nocy i dwa z wędrowca. No to może faktycznie. O Boże. Dobra, czyli to i to mam już skończone. Tutaj już mam wszystko. Tutaj też. Tutaj też. Aha, bo tak naprawdę to ja i... Wszystkie skrzynki i wszystkie sekrety mam już znalezione. Czyli brakuje mi tylko trzech ech mocy albo skanowania. Jest to możliwe, że to wszystko będzie tutaj? Nie wiem. Dobra, no ale to wychodzi na to, że ja faktycznie już wszystko skończyłam. No nic, no dobra, no to faktycznie w tym momencie polecę już do tej świątyni. Zrobię tam tą fabułę. I zobaczymy, czy mi jeszcze jakieś echomocy albo skanowania zostaną później, nie? Mam nadzieję, że nie, bo jak ja będę musiała się gdzieś tutaj wracać znowu na dół tej planety, to mnie szlak trafi. Serio. No ale jak kurde, tutaj są wszędzie te już zbadano cały obszar, no to raczej nie powinno być takiej sytuacji, nie? Mam nadzieję. Trzymam cię za słowo, planet, to serio, bo po prostu ja już tutaj powoli zaczynam świrować po prostu z tymi miejscami. Och! Nie no, tak to wygląda, żeby to miało być okej już, no. No, ale słuchajcie, poza tym, że naprawdę muszę lecieć naokoło znowu tym samym miejscu, po prostu ja nie mogę z tym mostem, nie mogę z tym mostem, ale... Wreszcie możemy sobie odpocząć. A po drugie, mamy 3 punkty umiejętności. A to znaczy, że... Możemy sobie chyba wykupić ostatnią umiejętność w tym drzewku? Zaraz się przekonamy, że to jest ostatnia umiejętność. Tak, to jest ostatnia umiejętność. Ale super. Poczuj moc. Wszystkie... zdolności Kala mam już w drzewku wykupione. I teraz będziemy dalej te punkty umiejętności wykupywać. Znaczy, Boże, zdobywać. Ja tego nigdy nie byłam w stanie zrozumieć w tego typu grach, że mam już jakby wszystkie umiejętności wykupione, a punkty możemy zbierać dalej. Dobra, to teraz już tym bardziej nie muszę z wami walczyć w ogóle. Nie obchodzicie mnie, w ogóle siema nara. Siema nara, powiedziałam. Nie walczę z wami. Nie walczę z wami. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Teraz tego, żeby mnie jeszcze nie ustrzelił. No właśnie o tym mówię. Kurde, jego mać. Nie wolno do mnie strzelać. Proszę do mnie nie strzelać. Szlak mnie trafił.
Idźcie wy! Mogę strzelać do mnie będą. Spadł mi w okno. Nie ma tak wiać przede mną i krzyczeć, że jestem chujem. Jeszcze któryś? Ja pierdzielę. Dobra. Strzelających to chyba... Kto jeszcze? Skąd? Który? Nie, nie wolno. Boże. Nie, poważnie, wracajcie te kilometry, bo te pojedyncze echa mocy, to jest tak irytująca sprawa, że po prostu... Wow! No nie pamiętam, żeby ostatnio jakaś gra mi tak bardzo zdenerwowała, serio. Pod tym kątem, nie? Ale teraz chcę tak nie trafić i spaść. No upsi, kurde. Nie, ile ja mam? Pół życia i 10 tych z tym. Powinno być dobrze. Wow. Nie no! Jeszcze ten latający. Jezus Maria, jak ja was nie lubię! Wow! Wow, wow, wow! Easy credits. Okej, nie, to już jest wyższy level. To już jest wyższy level. A ja stwierdziłam, nie chcę mi się walczyć z tymi siostrami nocy drugi raz. Po co będę sobie zapisywać w momencie, kiedy mam 10 kurde stymów i pół życia? To... Nie. Nie, nie, po prostu nie, nie. Czy ta gra sama nie powinna robić takich zapisów na wszelki wypadek po przejściu takiego fragmentu? Ja pierdzielę! Nie, z wami nie walczę, ja z wami nie walczę, nie chcę mi się. Idźcie wy, spadać. Tylko tych huczników na przyszłość i po prostu spadłowa, nie ma, siema, nara, po prostu. O. A to może za nim! O, okej, czemu nikt mi wcześniej nie powiedział? Okej. To się na mnie rzuciło, ja się medytuję. Wyrąbane. No, zapraszam. Jezu, mam nadzieję, że tego Haksionu tam nie będzie. Chociaż moje życie to będzie, bo oni zawsze są, dopóki się ich nie pokona. Tak mi się też z tym Haksionu tam nie chce walczyć. Tym bardziej, że tam jest ten latający z laserami, bombami i wszystkim innym. Kto to wymyślił, żeby Haksion był w takim miejscu? Ja muszę z nim walczyć, żeby fabularnie gdzieś dalej. Wow, nie, mam po prostu taki trigger na tą grę, że po prostu dawno takiego nie miałam na żadną grę bez kitu. Bez kitu. Nie, naprawdę, szybkie podróże... Chyba ich tam nie ma, chociaż tyle. Szybkie podróże między miejscami medytacji. Poproszę. Jak coś takiego jest dostępne w ten, w nowej grze plus, to pozdro Elonie. Dobra, no przynajmniej nie mam tu Haksionu. Dobra, czyli tu już mam wszystko ogarnięte i mogę popularnie... Dobrze, fajnie. Oh. Nie mam pojęcia, jak długi będzie ten odcinek. Najwyżej będzie bardzo długi. Raczej z niego sporo wytnę, ale... Najwyżej będzie bardzo długi. Ja naprawdę się nie spodziewałam, że dosłownie jedna skrzynka i jedno echo mocy i parę procent na całej planecie zajmie mi... półtorej godziny. Szlak. No dobra, ale przynajmniej trochę osiągnięć pozdobywałam, zawsze coś. Znowu to samo? Serio? Master. You were wrong to return here.
not unarmed. You think that lightsaber proves you a Jedi? No. Facing you. Memories that have haunted me since Braca. I won't run from them anymore. Then let us see what manner of death your courage brings. Too slow. Serio, mam z nim walczyć? Teraz tak, tak faktycznie? Znaczy poza tym, że jestem pod wrażeniem, jaki Kal jest opanowany, ale... Wow. If you cannot surpass my teaching, you will die here. W ogóle życia nie mam. Okej, okay, ciekawie. Ile to ma trwać? Aha! Is power the answer? Master, I will never forget. The loss has become a part of me. I will honor your teaching. Remember, persistence reveals the path. Aha, siema. Jak na mnie czekali w ogóle po drugiej stronie. Okej, okay, dobra, spoko. Ale Kal miał takie piękne, wielkie oczy, jak ten miecz świetnie miał tak nad głową i tak patrzył się do góry na tego mistrza. Przypomniał mi się, dlaczego tak bardzo lubię Kala. Piękny jest. Okej, okay, dobra, teraz muszę się z powrotem przestawić na to, że już wszystko macie nagrywane, bo... już jestem w miejscu, w którym nie byłam wcześniej. Tak... Halo? Mogę tam wejść? Na pewno mogę. Aha, w tym sensie. Dobra. We shouldn't be here. This place is cursed. Don't be scared. Remember, we have a deal. You promised to teach me your magics. Oho! Takie rzeczy. Okej. No dobra, to w takim razie jeszcze dwóch rzeczy mi tu brakuje na tej planecie. I fabułę ogarnąć. Fallen sisters, this man has promised to grant us our vengeance, but only if I teach him our magic. Forgive me. I must ally with Malikos. Pakt Meryl. Ej, to gdzie ja jeszcze dostanę to? To jedno z siostrami nocy jeszcze. No, na 33%, to raczej tutaj jeszcze coś znajdę, na spokojnie. Dobra. Jak ja kocham Kal, jak ty do tego coś, czego nie ma. Okej. O Boże. You chose to return. Brave, but not wise. Maybe. Meryn, right? I'm Cal Kestis. What you were told about the Jedi was not true.
So you say, Cal. Malikos said many things too. Terran Malikos might have been part of my order, but what he is now, I have no idea. All I do know is having a lightsaber isn't what makes you a Jedi. Then what does? We were peacekeepers. We were betrayed by those we protected. Hunted down by the Empire. I might be one of the last of my kind. Różowiutki. I was only a child when they attacked. An armored warrior brandishing this descended upon us and cut down my people, my sisters, until I was left alone with the dead. Then Malikos came and promised me revenge if I shared our secrets with him in return. I know what it's like to lose everything. And Malikos was wrong to use that against you. We don't have to be enemies. We will need this. Jak mu się ręka wtopiła w ubranie. I'll be watching. Let's get out of here. W ogóle ja byłam świetnie przekonana, że ona ma ciemne włosy, nie? You could turn back. I can't. Lives are at stake. Whose lives? Innocence. Aha, i tu mi się do rozdziału pojawiło, w ogóle, okay. Four sensitive children who will be hunted down and murdered. As we were. Okay. Ale naprawdę, ale to przez to, że ona miała ten kapturek taki śmieszny. Dziwnie w ogóle wygląda bez tego. O mój Boże. O, okej, okay, skanowanko. Ostatni na tej planecie. My friend, I have never been one to show. Nie, nie ostatni na tej planecie. Tak, nie, tak, nie. Ach, mam trzecie do pomira. Wait. Nie, jeszcze siostry. O Boże. Away from the pursuit of knowledge. Mam nadzieję, że zdążyliście sobie to poczytać, bo tak w sumie jesteś szybko z tego wyszłam, ale to super wygląda. Czyli jeszcze coś tu będzie, tak? Może tu? Ja nie chcę tam iść, bo wiem, co mnie czeka. Bardzo tego nie chcę. O, tu mamy, proszę bardzo, ostatnie pomocy. Nice. Something terrible happened here. A massacre. They killed their own kind for promises of power. Tak, już wszystko? Jeszcze coś! Jaja sobie robicie! Ej, to zaraz. 98%. Boże, to ostatnie 2% już czuję, że to będzie ciężkie do zdobycia. O Boże, dajcie mi żyć. Jak ja tam nie chcę iść. Dziękuję. Jezu, nie. Umrę tu. Alcestis. Malikos. Welcome home. You to begin your training. What in these ruins tempts you so much to risk death? I could ask you the same thing. There is power there. Beyond Jedi understanding. Power I control. I would offer you the same thing. Don't you understand? I'm not interested in power. I want to restore the order. Restore the Jedi Order? Oh, you poor fool. It's over! Jedi fell long before the Purge. We were stifled by tradition. Deafened by our past glories. Blinded by endless war. Maybe. But it's never over, Malikos. We stand here now, the chance to learn. To rebuild from our mistakes. Jedi learn. There's no future for them. Why can you not see that? It's time for something new. You and me.
we could build something different. Something better. No. And Dathomir will be your grave. Nie chcę tego. Dodge it, won't save. O Jezus Maria. Aha. Your timing. Try that again. Oh Jesus. Little help, BD. To było fajne. Wow, 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 bez takich. Come, kill me if you dare. Aha, okej, czaję. Strike me down! Dodging won't save you. Hey, buddy! Not too quick for you. Whoa. Oh, you're a quick one. Co to było? Nie wolno tak. Totally useless. Excuse me? You have no right to Dathomir. No right to our magic. Get up, Cal Kestis. You're not dead yet. Dzięki. Only cowards run. Defense. Here,
mercy won't save you. You cannot avoid death forever. Good reflex! Dothamir will be your grave. Let him lie in the dark with his secrets until death takes him. Why'd you help me? To rid Dothamir of that parasite. Co to było? Jak się ekran wyciemnił? Okej, okay, tułacz mi się uzupełnił. Czyli czego mi tu jeszcze brakuje? Aha, dobra, to tułacz mi się tu uzupełnił. Okej, ale ja chciałam tą Dafomirę jeszcze zobaczyć. No tu mi jeszcze w jednej siostry nocy brakuje. I jednego mędrca Kadżeta. Okej. Okay. O Boże, ale się zestresowałam, tak mi mało życia zostało. Już byłam pewna, że będę musiała tą walkę robić od początku, nie? Okej. Okay. Ja kompletnie nie rozumiem, o co chodzi z tymi kamieniami, bo ja wiem, że one się świecą na niebiesko, ale odpychanie ich, jakby nie ma czasu na odpychanie ich, bo próbowałam i jakby totalnie jakby nie reagowały te kamienie na to, więc nie wiem, co innego można było z nimi robić, głupie to było, strasznie. Bo jak próbowałam odpychać, to w ogóle próbowało mi odpychać tego, Malikosa, a nie te kamienie. Nieważne, tak czy inaczej, wygrałam, jest dobrze. Jest dobrze. I nagrywam to już 2 godziny. Nice. What are you really doing here, Cal Kestis? The ones who built this tomb, the Zepho, they created an object called the Astrium. It opens a vault on a distant planet. Inside is a list of 4 sensitive children across the galaxy. But the Empire is looking for it too. What Empire? The Empire. The one bent on exterminating 4 sensitive so no one can stand against it? Then it will come for Dothamir before long, as the war did. I will help you find this Astrium. Dziękuję. O! To miejsce medytacji, okej. Okay. Przyda się! Przyda się i to bardzo. Bardziej, że wszystkich stymułów się pozbyłam. Ja na pewno wam tą walkę bardzo pociągam, bo generalnie na tym bardziej, że ja nic podczas niej nie mówiłam, więc... A, tędy się już nie wrócę, okej. Okay. No, czuję, że tam coś przegapiłam, ale dobra, to później. This place. Czyli drugie do kaczeta, czyli brakuje nam tylko jeszcze jednej rzeczy do tej. Do tej siostry nocy i mam nadzieję, że to będzie gdzieś tu, a nie gdzieś indziej. O Jezu, dobra. Chociaż teoretycznie to mi są już spadane na 100%. No chyba, że ona mi coś o sobie powie i po prostu mi się to odblokuje. A jak nie, no to z poradkiem tu lecimy jeszcze raz w to miejsce, gdzie to będzie. Found it. Yeah. It is real. Baron, this could be the key to the next generation of Jedi. I'm happy for you. And your Jedi. But nothing can bring back my people. Yeah.
After the purge, I was alone for a long time. In hiding, I was scared that they'd find out who I was or what I was. What changed? A very good friend of mine told me to go out and find my place in the galaxy. And you listen? Well, no. But life has this funny way of forcing you on the path forward anyway. Now here I am. Jakby się ręka wtapie w to ubranie. Jaki dramat. A path forward. I will join you. You will? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I'm finished waiting. I wish to fight by your side. Night Sisters and Jedi do not travel together, but survivors, we adapt. Aww. Yeah, I guess we do. What do you think, BD? I agree. My crew, they might take a little bit of convincing, though. Then we'll convince them. Tak. Dostałam jakieś osiągnięcie, nawet nie wiem za co. Super. Fajnie, że dostałam osiągnięcie, nie wiem za co, bo nawet nie popatrzyłam. Trudno. Czy to znaczy, że tu mi się to odblokowało już? No nie. Pomocy. 3, 4, 5, 6, 6 mi brakuje. Ja niby tę planetę mam całą zbadaną, nie? Jakie to jest irytujące, że jakby to nie jest w żaden sposób oznaczone. To może być wszędzie. Nie no, poradnik. Koniecznie, bo ja nie pouczę tej planety bez tego. Co ty mnie tak straszysz? Mogłabyś tak mnie nie straszyć? Byłabym ci bardzo wdzięczna. Ty tam skąd? There's no way forward. There is now. Did you raise the ones before too? I did. I wanted to see how you handle mounters. You were testing me? And you passed. Congratulations. Are you gonna help me with this? I'm sure you can handle it. Ten umarł, a tamten spadł, lecąc najpierw do góry. No spoko. This woman you travel with, who is she? Seer? Wait, how do you know about her? I have seen your companions. Marikos wanted me to attack them, but they pose no threat. Seer, well, she used to be a Jedi. It's a long story. I would like to learn. I'll meet you at your ship. Czy poradziłabym sobie z Malikosem w momencie, kiedy mnie odblokowała tego jednego punktu umiejętności i marzenia. A mi się tutaj... Nara. W sumie to zdobyłam, znaczy... Z powrotem punktów umiejętności, które już nie są potrzebne. Ale okej. Okay. A ty dalej? Mogłaby je odprawić łaskawie. O, jest! O Boże, jest! Skanowanko! Tak!
Tak. Tak. Wszystko. 7, 5, 8, 11, 2, 3. Dobra, to jeszcze sobie sprawdźmy resztę. Tutaj 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3. No, a tu już rozdziałowo, to spoko. Braka wszystko, Bogano. Tutaj możliwe, że no, tutaj mi troszeczkę brakuje, ale to dlatego, że jakby no, na tą planetę się jeszcze wybieramy. Zefo 12, 8, 10, 8, 3, 7, 11. Nice. Kaszyk 6, 11, 8, 10. Fajnie. Dafomira, no to tutaj przed chwilą sprawdzałam. Tutaj tak. Halo, skończyłam jeszcze. Ilum 4, 6, 6, 2. Fajnie. No i w postaciach tego już fabularnie jest blokowywane, więc... Jee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 
Ten odcinek może być naprawdę bardzo długi. Ale... Found it. Whoa, who's this? What's that supposed to mean? It means I'll be joining you. Seer, Greece, this is Marin. She's a witch, isn't she? A night sister. Your fear is unnecessary. I couldn't have gotten the Astrium without her. We fought Malikos together. I trust her. And we trust you. You will have to earn it. Okay, fine. Grab some seat. Don't try anything funny. Welcome aboard. They like you. I don't know what you're saying. Jakie to jest cute! O, Miki! Fajnie. Nie mogę z tobą pogadać? Szkoda. No nic, to w takim razie kończymy odcinek. If you're not ready to leave, don't bother me. Nie wiem, czy jest potrzeba, żebyśmy sobie odpoczywali. Chyba nie, ale dobra, zapiszmy sobie na razie. Tutaj skończę odcinek. Tak więc no, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Postaram się wyciąć z tego jak najwięcej, bo szczerze mówiąc, ja się tak nawkurzałam na tą planetę i tak przeklinałam. W międzyczasie, że chyba wam to wytnę. Chyba nie będę wam dawać do oglądania tego, jak się denerwuję na tą planetę, że muszę chodzić tam i z powrotem w kółko. Ale no. Mamy skończoną Dafomirę, która zdenerwowała mnie chyba jeszcze bardziej niż Zefo. I zostaje nam już tylko i wyłącznie Bogano i koniec gry. Nice. Tak więc no. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i do następnego odcinka. Pa, pa.